Ile czasu zajmuje realizacja ocieplenia? Klejenie styropianu, warstwa zbrojona, tynkowanie? A, jeszcze przerwy technologiczne. Należy pamiętać o przerwach występujących pomiędzy etapami. Są one wymagane do osiągnięcia minimalnej trwałości zrealizowanych już etapów. Zapobiegnie to uszkodzeniu lub pogorszeniu właściwości zrealizowanych już warstw. Planujesz wykonać ocieplenie na świeżo zrealizowanych ścianach na zaprawie cementowej, cementowo-wapiennej lub na ścianach betonowych? Przerwa technologiczna przed rozpoczęciem ocieplenia powinna wynosić minimum 4 tygodnie. Przed rozpoczęciem klejenia ocieplenia należy zwiększyć przyczepność podłoża oraz zmniejszyć pylenie, gruntując powierzchnię. Przerwa technologiczna przed rozpoczęciem klejenia płyt styropianowych powinna wynosić minimum 24 godziny. Należy zainstalować listwę startową i można przystąpić do klejenia płyt styropianowych. Do kolejnych prac możemy przystąpić dopiero po pełnym związaniu kleju, który wynosi zwykle 3 dni. Wcześniejsze rozpoczęcie prac może spowodować odspojenie się płyt. Po przeszlifowaniu styropianu, zamontowaniu kołków można zrealizować warstwę zbrojącą. Do kolejnych prac możesz przystąpić po całkowitym wyschnięciu powierzchni, minimum po 3 dniach. Pozostaje jeszcze zagruntowanie warstwy zbrojonej. Wystarczy jeszcze tylko odczekać 24 godziny. Możemy już otynkować elewację. Pamiętaj, przy niekorzystnych warunkach pogodowych mogą być wymagane dłuższe przerwy technologiczne. Zawsze upewnij się, że nałożone wcześniej warstwy są suche i stabilne. Jeśli nie jesteś pewien, jak długo przerwę zastosować między poszczególnymi etapami prac, zapoznaj się z kartami technicznymi produktów.